Dzień dobry, Jan Piński. Witam za jednym z mniejszych kanałów. Szanowni Państwo, jeszcze do czwartku będziemy tak partyzancko sobie na mniejszych kanałach pogrywać. Poprosimy o subskrypcję. Moim i Państwa gościem jest redaktor Tomasz Wiejski, służby specjalne. I teraz, drodzy Państwo, to jest nietypowo, bo jeszcze wykorzystując, że nie ma ciszy wyborczej, postanowiliśmy sobie pożartować o PiS-ie. Pozbieraliśmy jakieś tam żarty. Jeden, ja może powiem Państwu, zacznę od mojego ulubionego żartu o PiS-ie. To jest, wiecie Państwo, taki żart, który ja moim zdaniem oddaje sedno PiS-u. Otóż ilu PiS-owców jest potrzebnych do wkręcenia żarówki? Odpowiedź brzmi żaden, ponieważ Jarosław mówi, że świeci, a wszyscy klaszczą po ciemku. I to jest dowcip, który moim zdaniem oddaje pisizm w całej swojej rozciągłości. Panie Tomku. Panie Janie, powiem Państwu, tak, dzień dobry, tak w ogóle. Pani, moi Państwo, dawno mnie nie było u Pana Jana, ale już jestem, jak widzicie, bo ja zawsze wracam. Kiedyś się mnie ktoś zapytał, czy ja wrócę, ja powiedziałem, że ja zawsze wracam, chociażby po rzeczy, więc to jest tak ze mną, że ja zawsze wracam. Jak ten zły szeląg, albo jak to się tam mówi jeszcze inaczej, nie wiem, bo się na tym niedokładnie znam. Jeżeli chodzi o dowcipy czy sferę humoru w czasie dobrej zmiany, to muszę Państwu powiedzieć, że ja zawsze byłem fanem dowcipu Edwarda Dziewońskiego. Był to dowcip inteligentny dla ludzi inteligentnych. To nie był dowcip kretyński, to był dowcip pozbawiony wulgaryzmów, to był dowcip niedopowiedziany, to był dowcip zawieszony gdzieś w powietrzu, który zawsze bawił. Od tego czasu już nie ma dobrych kabaretów. A ci kabareciarze, którzy się pojawiają, są mało śmieszni. Zresztą też czasy są mało śmieszne. Ale jak przypomniałem sobie czasy PRL-u, a przecież w nich dorastałem, to muszę wam powiedzieć, że poziom dowcipu tamtego, jaki się pojawia teraz, mniej więcej ze sobą koresponduje. Bo tak jak w jednym z ostatnich materiałów w wywiadzie z panem pułkownikiem Berońskim, jak dobrze pamiętam, pan Jan powiedział panu Wońskiemu, że PiS to już jest PZPR i tu się absolutnie z moim kolegą zgadzam, że PiS stał się PZPR. No ale na początku było trochę poważnie, trochę śmieszno, teraz chyba bardziej śmieszno. Razem taki dowcip krążący wśród różnych, że tak powiem, ludzi przeciwnych PiS-owi i posłuchajcie, bo warto. Kto jest waszym ojcem? Pyta rekruta generał Kukuła, obecny dowódca sztabu. Jarosław Kaczyński odpowiada. Jak to? Kukuła nie kryje zasadnego zdziwienia. Przecież Jarosław Kaczyński jest ojcem nas wszystkich. Żołnierz na Kukule trudno oficjalnie zaprzeczyć, więc pyta dalej. No dobrze, a waszą matką, młody człowieku, to kto jest? Moją matką jest Zjednoczona Prawica. Odpowiada przyszły żołnierz. Kukuła, coraz bardziej zdziwiony, prosi o wyjaśnienia. Chłopak odpowiada, że skoro Zjednoczona Prawica jest matką wszystkich, to jego. I na to trudno coś odpowiedzieć, więc Kukuła w końcu pyta. No dobrze, a kim byście chcieli zostać? Sierotą, generale, sierotą. No dobrze. Proszę Państwa, teraz się śmiejemy, tak? No dobrze, to ja teraz powiem. Nie, teraz nie Teraz ja, powiem. to może teraz ja. To jest mój ulubiony żart, który nie jest żartem. Są dwie wiadomości, drodzy Państwo. Rządzi nami, jeszcze bardzo krótko, ale rządzi nami gang i to jest zła wiadomość. A dobra wiadomość jest taka, że jest to gang Olsena. Czyli ci, którzy młodzi nie znają, to jest taki film o trzech kolesiach, którzy są sprawni inaczej. On się zaczyna zawsze tak i kończy, że główny herszcz bandy trafia, na początku wychodzi z więzienia i na końcu trafia do więzienia. I ma takich dwóch niefartownych pomocników, którzy wyglądają mniej więcej jak Wąsik i Kamiński. To ja, proszę Państwa, a propos gangu Olsena, to na kanale, który, z którego my nadajemy, a który też i był nas zawiesił, są też filmy właśnie a propos gangu Olsena. Poszukajcie sobie, tam jest naprawdę sporo klipów.
które jak będziecie oglądać, zwłaszcza z polskim tłumaczeniem dla tych, którzy nie znają języka duńskiego bądź angielskiego, to zobaczycie naprawdę silne analogie do pisowców. To, co wyrabiał Gunn Colsena, to jest iście wypisz, wymaluj to, co oni dzisiaj robią. No dobrze. No teraz ja mam do Państwa pytanie. Kogo byście bili najpierw, gdyby podobnie jak w 1939 do Polski weszli Niemcy i Ruscy? Ja się o kogoś spytałem i odpowiedział mi tak, Niemców. No to dlaczego? Bo najpierw obowiązek, a potem przyjemność. Teraz będzie coś dla pana Jana, ale to za chwilę, jak on opowie swój dowcip. Ale to tutaj powinienem wyciąć ten żarcik, bo to nie jest o PiSie, a to miało być, a to nie, panie Tomku, miało być o PiSie. Ja mam, drodzy państwo, taką historię. Ja panu nie radzę nic wycinać, panie. Ja Ja. panu dobrze to radzę. Wyobraźcie sobie państwo, że Jarosław Kaczyński ogłosił tajną akcję Wisła w związku z utratą władzy. Ma ona polegać na pogłębianiu dna i trzymaniu się koryta. A Maciej Matyszkowicz, obecny prezes TVP, potwierdził budżet nowej superprodukcji TVP, czterej pazerni i PiS. Mi się to z tym kotem Kaczyńskiego skojarzyło. Powiem Pari. jeszcze powiem Państwu taką historię. Premier Morawiecki pociesza Polaka spotkanego, więc który mówi mu, widzi i mówi, że gdyby nie był premierem, to pewnie byłby przedsiębiorcą. On patrzy na Mateusza Morawieckiego, gdyby pan nie był premierem, to ja też byłbym przedsiębiorcą dalej. Ja teraz opowiem historię, z której na pewno się pan Jan uśmieje również. Posłuchajcie. Za co siedzisz? Pyta jeden więzień aresztu CBA drugiego. On mówi, za opieszałość, powiada. A co się stało? A jak za opieszałość? Mówi, no to słuchaj. Było tak, przyszedł do mnie nisztor, zaczął mi opowiadać polityczne dowcipy. No i pewnie dorzuciłeś coś od siebie, dopytuje kolega z sali. To ja skądże milczałem jak grób, nawet się nie uśmiechnąłem. Nie powiedziałem ani słóweczka. Jak nisztor wyszedł, zacząłem się zastanawiać, prowokacja czy nie? Donieść do CBA czy nie donosić? No i co było dalej? To jak już się zdecydowałem, to nisztor właśnie stamtąd wychodzi. Dowcip dla wtajemniczonych, drodzy państwo. A ja odpowiem lepszą historią, bo też autentyczną. Spotykają się dwie żony polityków PiS. Co robisz? Nic. A ona w której spółce Skarbu Państwa? Tak, tu pamiętam, ten dowcip był bardzo dobry. Nie wiem, czy Państwo wiecie, dlaczego Duda siada zawsze w tarczy w pierwszym rzędzie. Pewnie nie wiecie, wam powiem. To jest jedyny moment, w którym on ma naród za sobą. Jest jedyny taki. I jeszcze opowiem wam jedną. Taki szkolny dowcip gdzieś zasłyszany w którymś z ogólniaków. Oj, co to będzie dalej? Lamentuje Kaczyński, patrząc na swój portret. Nic, odpowiada portret. Mnie zdejmą, ciebie powieszą. Tak, stary dowcip, drodzy państwo. No ale na szczęście dla prezesa kary śmierci w Polsce już nie ma. Nie ma. Jest za zdradę stanu, której się dopuścił prezes, z artykułu 127 grozi mu maksymalnie dożywotnia kara dożywotniego więzienia. Mnie natomiast podoba się taki żart. Egzaminy wstępne na kierunek nauk politycznych profesor rozmawia z kandydatką. Co pani wiadomo na temat programu ekonomicznego realizowanego w Polsce przez rząd Mateusza Morawieckiego? Dziewczyna milczy. No to co wie pani o polityce społecznej PiS? Dziewczyna milczy. A wie pani, kto to jest Jarosław Kaczyński? Dziewczyna milczy. A skąd pani pochodzi? Z Bieszczad, panie profesorze. Profesor podszedł do okna, wyjrzał na ulicę, zastanowił się i mówi do siebie. Tutaj jest takie wulgarne słowo, a może by tak to wszystko walnąć i pojechać w Bieszczady?
Też się kiedyś nad tym zastanawiałem, tylko raczej mi Izrael chodził po głowie. Mówię zupełnie serio. Powiem Państwu, że tak sobie kiedyś z Anią siedzieliśmy i zastanawialiśmy się, co by to było, gdyby PiS miał tak mieć trzecią kadencję. I jak rozmawiałem z moimi przyjaciółmi z Izraela, to oni do mnie mówią: słuchaj, ty się nie zastanawiaj, tylko pakuj walizki, przyjeżdżaj. No teraz jest wojna, ale myślę, że bym sobie poradził. I faktycznie, gdyby PiS miał rządzić trzecią kadencję, to byśmy się spakowali, wyjechali, bo nie byłoby sensu już wtedy w tym kraju zostać. Teraz opowiem dowcip, który się spodoba Janowi. Dwóch funkcjonariuszy CBA wchodzi do księgarni. Jeden z nich pyta: czy jest pan Tadeusz? Panie Tadziu, przyszli po pana, woła sprzedawczyni. I teraz kolejny dowcip, który mi się bardzo spodobał, a na pewno się spodoba również panu Janowi. Pisze w więzieniu Wąsik Gryps do Kamińskiego: Mariuszu, piszę powoli, bo wiem, że szybko nie umiesz czytać. Policjant na posterunku w Zabierzu odbiera maila, czyta go kilka razy, czyta go, po czym w pewnym momencie wstaje i zaczyna zamiatać podłogę. Wszyscy dookoła się patrzą, co on robi. On zamiata tą podłogę, zamiata, zamiata. W końcu patrząc się, rozbiera do naga i wybiega na dwór i zaczyna krążyć tak w kółko. Więc któryś tam podniósł tego maila, a tam jest napisane: zamieć i gołoleć na E22. U nas co druga osoba kradnie, mówi Morawiecki do Kaczyńskiego. Uj, przestań, przestań. Mówmy, że nie co druga, tylko co trzecia, to będzie na Ziobrę. A ja, drodzy Państwo, w takim razie mam bardziej optymistyczny żarcik. Umiera Jarosław Kaczyński, przy łożu śmierci stoi lub siedzi Mariusz Kamiński, bo to trudno stwierdzić, i pyta: prezes pamięta, jak Stalin umarł i ludzie płakali? No, prezes miał wtedy 4 lata, może pamiętać. Pamiętam. To teraz też Polacy będą płakać. Za tę kasę całą, co ukradliśmy operacyjną z CBA, kupiłem zapas gazu łzawiącego. Kolejna, Proszę niestety Państwa. prawdziwa historia. Kiedy rząd PiS, Morawiecki i Kaczyński mówią, że chcą naszego dobra, to musimy nasze dobro dobrze ukryć. O tak. O tak. Ja Państwu powiem, że dzisiaj się zaczynamy, powiedzmy, z tego śmiać i pewnie wydarzenia ostatnich 8 lat będą kanwą wielu porządnych skeczy. Czy skeczów? Nie, skeczy. Skeczy czy skeczów? No dobra, to jest pytanie do polonistów. Na pewno pojawią się doskonałe dowcipy, bo też jakby w miarę tego, jak będzie kurz opadać i będziemy Polskę sprzątać, to będzie po prostu coraz dowcipniej. Bo ja z natury rzeczy jestem dowcipnym człowiekiem. Zawsze byłem pełen humoru i wigoru. I przyznam się wam szczerze, że chciałbym się pozbyć tego polonistego wkurwienia, żeby znowu móc się codziennie uśmiechać, a nie się martwić. A wiecie, co by było w Polsce, gdyby nie było PiS? Wszystko, panie redaktorze, wszystko. Właśnie, kochani państwo. Wszystko byłoby. Wszystko. Wyobraźcie sobie, że gdyby w Polsce nie było PiS, to byłoby wszystko. I Co teraz. rząd, co rząd PiS daje skrajnej biedzie? Nie, nie wiem. Przewagę liczebną. Natomiast powiem państwu, też jest takie hasło, które ja zrozumiałem dopiero po 8 latach rządów PiS. Oni mieli w hasło, które ja po prostu rozumiałem, niestety, że to oni chcą wybudować 3 miliony mieszkań. A tak naprawdę to chodziło o mieszkania po 3 miliony. Ja teraz no. Śmiesznie, bo śmiesznie, ale jak może Państwo nie wiecie, Jan o tym wie, byłem na spotkaniu przedwyborczym z panią, przemiłą zresztą panią Anną Górską z listy Nowej Lewicy, z Paktu Senackiego.
z partii Razem jest pani Anna Górska. Bardzo serdecznie panią Anię pozdrawiam. Było mi miłość, myśmy sobie razem zrobili zdjęcia i rozmawiali, ale też wspomniałem właśnie o tych mieszkaniach, kiedy ona mówiła o 300 tysiącach mieszkań, że tutaj nasi tak współkoalicjanci z lewicy powinni bardzo, bardzo mocno cisnąć, żeby te mieszkania faktycznie wybudowano, ale realnie powiedziałem wtedy pani Ani, że może nie na początek, nie 300 tysięcy, a wybudujcie chociaż 30 tysięcy mieszkań, to zobaczycie, jaki będzie efekt społeczny i oddźwięk społeczny, kiedy Polacy powiedzą, że tak, to są politycy, którzy mówią prawdę. Wybudujcie 3 tysiące, ale wybudujcie na początek. To będzie naprawdę wspaniałe. Ja bym powiedział, powie pan to akurat to, że PiS przez te 8 lat spełnił tylko tak naprawdę jedną rzecz, którą myśmy brali za diagnozę, a to się okazało, że to było hasłem wyborczym, czyli Polska w ruinie. Tak. W tej chwili jest w ruinie, drodzy Państwo, i to niedługo wyjdzie, bo po wyborach pójdą wszystkie ceny do góry, pójdzie prąd do góry, gigantyczne rachunki, to już nie jest śmieszne, będą gigantyczne rachunki także za paliwo, bo ta promocja, która powodowała, że nie mieliśmy paliwa na stacjach, za to też trzeba będzie zapłacić. Ta kontrola na granicy w Słowacji przecież była tylko i wyłącznie po to, żeby Słowacy nam nie wywiedzieli paliwa. Ale właśnie powiedzmy sobie teraz w kampanii wyborczej Kaczyński jechał z kierowcą po Polsce. Pewnej nocy przed limuzynę wyskoczyła im świnia. Nie przeżyła spotkania z limuzyną Kaczyńskiego. Widząc, co się stało, Kaczyński kazał kierowcy iść, wytłumaczyć wszystko rolnikowi i powiedzieć, że wszelkie straty zostaną zapłacone. Kierowca wrócił dopiero po godzinie z cygarem w zębach, butelką wina i takim lekko poszarpanym ubraniem. Co się stało? Pyta Kaczyński. No cóż, rolnik dał mi wino, jego obiad żona, a ich 19-letnia córka, no chwilę niezapomnianej rozkoszy. Co też żeś im powiedział? Że jestem kierowcą Kaczyńskiego i właśnie zabiłem świnię. Mocne, proszę pana, to mocne, dobre, bo polityczne. Dobre, bo polityczne, jak to się drzewi mawia. Proszę pana, na Podlasiu do komendy policji wpada chłop i krzyczy, że ruscy żołnierze ukradli mu jajka i kilka kur. Na to policjant mówi, ale panie, spokojnie, u nas nie ma ruskich żołnierzy. Jak oni wyglądali? No, w mundurach tacy, takie wciapy mieli, takie brązowe bereciki. A, to byli nasi terytorialsi, ale ja tego nie powiedziałem. W zaświatach, bo ten czas dla Kaczyńskiego oczywiście nadejdzie, my z panem redaktorem Pińskim życzymy panu Kaczyńskiemu jak najdłuższego życia i jak najlepszego zdrowia, bo chcemy, żeby przeszedł przez proces, wyrok, skazanie i osadzenie. Ja mu życzę przede wszystkim, żeby musiał oglądać Lecha Kaczyńskiego. Tak. Dlatego my życzymy panu Kaczyńskiemu jak najlepiej, jak najdłuższego zdrowia. To, że pani Dominika Długosz ostatnio się martwiła na łamach Newsweeka, że prezes taki biedny i źle wygląda. Pani Dominiko Długosz, no nie ma pani innych zajęć, czym się martwić. Prawdę, my się już zdrowiem Kaczyńskiego zajmiemy, pani już nie musi. To już panią zwalniamy z tego obowiązku. No dobrze, to pójdźmy dalej. A propos właśnie zdrowia i zaświatów i innych takich spraw, takich nadprzyrodzonych. W zaświatach spotkał się Kaczyński z Hitlerem, usiedli na ławeczce w piekle. Kaczyński mówi do Adolfa, mówi, gdybym ja miał pana wojsko, w 2 dni rozprawiłbym się z tą opozycją. Na to Hitler odpowiada, mówi Herr Kaczyński, gdybym ja miał pańską telewizję, świat nie dowiedziałby się do dziś, że ja przegrałem wojnę, Herr Kaczyński. Ja mam też, Kaczyński trafia do piekła, ale w momencie, kiedy diabeł tam zebrał przywódców i ogłasza, słuchajcie, teraz trochę tutaj, no już tyle tysięcy lat to trwa, każdy z was mi podpowie jakiś sposób na gnojenie społeczeństwa, no bo byliście ekspertami. No i nagle Saddam Hussein mówi, no trzeba podtruć tutaj po prostu bronią chemiczną, no to jest wybitna tortura. No dobra, fajnie Saddam, ale to wszystko jest w twojej kartotece. A po drugie, wiesz, tutaj o parę siarki, sam rozumiesz, że to ludzie przyzwyczajeni. Wstaje Stalin i mówi, trzeba zamykać w łagrach, nie dostarczać jedzenia, sami się będą zżerać.
Znowu Józek, no wszystko w twojej kartotece. Sorry, ale musisz się bardziej postarać, bardziej kreatywni być. No i podchodzi do Kaczyńskiego, a ten mówi: mogę na ucho. No i słychać takie to właśnie jakieś tam łaskanie. Rudego to, Adriana to, Amateusza. No i potem to się jeszcze słychać. A społeczeństwo i diabeł taki po prostu wytrzesz. Jarosław, bój się Boga. Dobra, słuchajcie, też dobry dowcip znalazłem w jednym z reakcyjnych domów antypisowskich była papuga, która ciągle powtarzała: śmierć Kaczyńskiemu! Śmierć Kaczyńskiemu! Słyszał to funkcjonariusz CBA, papuga i jej właściciel stanęli oczywiście przed sądem, ale w dniu rozprawy udało się podmienić papugę na inną. W trakcie przesłuchania, mimo nalegań sądu, ptak uparcie milczy. Sędzia, by skłonić jednak papugę do mówienia, sam powtarza: precz z Kaczyńskim, precz z Kaczyńskim. Śmierć Kaczyńskiemu, śmierć Kaczyńskiemu. Bez skutku. Wreszcie zaproponował, by wszyscy zebrani na sali rozpraw krzyknęli: śmierć z Kaczyńskim, śmierć Kaczyńskiemu. Po tym okrzyku papuga zareagowała: Panie, wysłuchaj ich modlitw. Tak a propos papugi. To ja szybko Państwu powiem, może nie pisowski dość, ale to mi się strasznie kiedyś spodobał, jak facet miał papuga, nie papugę, żebyśmy nie mylili pojęć systemów walutowych. I ta papuga, ten, przepraszam, ten papug był alkoholikiem. Podobnie jak ten, jak Kamiński. I co on wychodził z domu, miał jakiś alkohol w domu, to wracał i tego alkoholu nie było. Ja tu ten dowcip oczywiście skrócę. No i słuchajcie, któregoś dnia on wychodził z domu i zostawił butelkę Johnny Walkera w barku i mówi do papuga tak. Mówi: słuchaj, ja to powiem zupełnie jasno i klarownie. W barku stoi butelka Johnny Walkera. Ja idę do pracy, jak wrócę i zobaczę, że tej whisky nie ma, to cię oskubię z tych piór, rozumiesz? Do gołego ciała. Oskubię cię z piór. Zrozumiałeś? No to papug spojrzał się na swojego właściciela i mówi: no tak, mówi, nie wypiję, przysięgam. Jak Boga kocham, nie ruszę. Nie ruszę. No nie minęła godzina, papug nie wytrzymał, no na klina musiał coś wziąć, otworzył tą butelkę i mówi: trudno. I on wypił. Facet wraca z pracy, wchodzi, a tu wszędzie pełno piór. Mówi: co jest? Wchodzi do pokoju, patrzy, papug siedzi na fortepianie i te resztki piór, totalnie pijany, była. Mówi: ale po co mi te pióra? No ale po co mi te pióra? No, no po co, no? No tak, a propos papug. Mi się przypomniał żarcik o tym, jak Szymczyk, nasz generał, postanowił rozwijać się twórczo, no bo skoro jest już generałem, i zgłębiać, co to jest logika. I kupił sobie specjalną książkę na ten temat, co to jest logika. No i dopadł go wąsik, który, no jak wieść gminna, był z nim razem feralnego dnia. No i mówi: co tam, Szymczyku? Ja trochę muszę rozbudować dowcip. Jak Szymczyk kupował tą książkę, to właśnie poprosił o książkę właśnie taką, żeby w księgarni, żeby ona była jakaś taka bardziej kształcąca, bo on się chce rozwijać. No i właśnie mu polecił księgarz książkę o logice. No to się najpierw Szymczyk zapytał, co to jest logika. No więc księgarz mu powiedział, że to jest taka historia, że rozumie pan. Ma pan żonę, tak? No mam. No to logiczne jest, że nie jest pan pederastą. Aha. Ma pan akwarium. No mam. To logiczne jest, że ma pan rybki. No tak. No to już się nauczył, wziął tą książkę, kupił, no i właśnie czyta w tej nowo odremontowanej komendzie głównej. No i dopada go tam wąsik, który chce zobaczyć, czy ten strop już naprawiony. No i mówi: czego tam czytasz tam, Szymczyku? No i właśnie mówię: książkę o logice. No co to jest logika? Zainteresował się wąsik. To ja ci to wytłumaczę, Macieju. No i to jest dowcip, mówię państwu, bo
Teraz dla potrzeb tego dowcipu wąsik musi zostać kawalerem, chociaż jest żonaty. Macie, chociaż nie, nie musi. Masz, Macieju, akwarium? Nie, nie ma. Ty pederasto. Ja Natomiast prawie spaliłem ten żart. Natomiast ale propos wąsika, to Macieju Wąsiku, pamiętaj, co to znaczy w więzieniu kopać gliny. No, także pamiętaj. No dobrze, jeszcze opowiem wam Państwu jeden dowcip, dość złośliwy, ale prawdziwy. Na konarze powalonego drzewa siedzi funkcjonariusz Straży Granicznej i tak gorzko ukaże, jakiś miłosierny przechodzień ulitował się nad nim i pyta: czemuż, czemuż to tak płaczesz? Mówi: pies patrolowy mi uciekł. Ach, proszę się tak nie martwić, może odnajdzie drogę. On tak, ale jak ja trafię? No. to ja teraz, wie pan, jaki jest najlepszy żart u Jarosława Kaczyńskim? Nie. Że jest to najwyższa osoba w państwie. Tak. Natomiast jeszcze jest oczywiście drugi żart z tej samej półki, na którą Jarosław nie sięga. Jak wygląda Jarosław Kaczyński w spodniach Romana Giertycha? Pewnie zna pan, przez rozporek. Są również taki. Jakie są trzy drogi do socjalizmu? Droga wędlina, droga benzyna, no i droga Kaczyńskiego. A wie pan, że w takich tych szpitalach pisowskich, które chcieli wybudować dla obywateli, to chcieli podawać salami. Pan tutaj mówi o Szynce. Salami mieli podawać. Raz jedna sala, raz druga sala, raz trzecia sala. Państwa, my się śmiejemy z tego wszystkiego. Przeżyliśmy 8 lat tego PiS-socjalizmu, czy nie wiem, jak nazwać ten ustrój, który trwał przez 8 lat w naszym kraju. No, fakty są takie, że w niedzielę PiS przegra wybory. I to z kretesem pan Jan obstawiał w rozmowie z panem pułkownikiem Rońskim, obstawiał, że dwójka z przodu. Tak, tak, drogi Janie, ja słucham wszystkich twoich audycji, nie myśl sobie, że nie, ja jestem tak od podsłuchiwania. I tak, tak, stary ubek. I proszę państwa, dwójka z przodu, pan Jan zaproponował, ja podzielam ten optymizm pana Jana, a przypominam państwu, że to ja jestem tym optymistą, a racjonalistą był zawsze pan redaktor Piński. Więc jeżeli już pan redaktor Piński mówi, że dwójka z przodu, to powiem państwu, że ja nie bez kozery powiem jedynka z przodu. Nie, to nie. To... O to mi chodziło, widzicie? Pięknie zaprzeczył. Tak, nie, tak. To nie, aż tyle to nie. Natomiast nie, no dwójka z przodu, tak, 27. Zresztą mam taki mam żarcik. Premier Morawiecki zepsuł, jego auto się zepsuło i musiał wysiąść w jakiejś wiosce podczas kampanii. No od razu tam przebiegli mieszkańcy z problemami, no on się pyta, jakie to my teraz wszystko rozwiążemy. Oni mówią, mamy dwa. Jakie? No, pierwszy jest taki, że nie mamy lekarza, tutaj starzy ludzie, są problemy, nie ma problemu, wyjmę, zaraz załatwię. Wyjął telefon, halo premier, tutaj potrzebny lekarz, jaka to wioska, tak, tak, na etat, tak, na jutro, okej, okay, będzie. No to już jest na 100% problem rozwiązany. Świetnie, jaki jest u was drugi problem? Nie mamy zasięgu telefonii komórkowej. I to jest, drodzy Państwo, też, to też może ktoś pomyśleć, że to nie jest żart, że to jest po prostu, no, jakby to ująć, kwestia opowieści żywej. Jest jeszcze taki żarcik, jak przychodzi Kaczyński do wróżki. Widzę, jedziesz wielkim, odkrytym samochodem. Po obu stronach ulicy setki tysięcy Polaków się cieszy. Coś więcej, stoją z flagami biało-czerwonymi, skandują radosne słowa, wiwatują. I ja co, podaję im ręce? Nie, trumna jest zamknięta. Oj, oj, jakże mi przykro, jakże mi smutno. Słuchajcie, wiecie co, kochani państwo, to jest tak, że my przez te wszystkie lata staraliśmy się być, no ja może najmniej, poprawni politycznie. Pamiętacie, ci państwo, którzy na Twitterze bywają, i kiedy napisał coś o kiepskim zdrowiu Kaczyńskiego pan Tomasz Stanisławski,
działacz opozycyjny, aktywista społeczny, wylała się na niego wręcz rzeka hejtu. Ja pamiętam, stanąłem w jego obronie, zresztą też straciłem przez to konto na Twitterze, bo na mnie naskoczono mocno, a ja w słowach nie przebieram. Jeżeli staję w czyjejś obronie, to po prostu robię to do samego końca. I powiem Państwu, że ta hipokryzja tej bandy Kaczyńskiego, potworna, bo nie dzisiaj, to wczoraj to, co ja słuchałem, co Morawiecki opowiadał o Donaldzie Tusku i o nas, o wszystkich, jak tak to wszystko razem zebrałem, to powiem Państwu, że to jest taki chocholi taniec, ostatni taniec ich, te ostatnie godziny. Ja z wielką przyjemnością i ze spokojem przygotowuję się do rozliczania ich i na pewno i pan redaktor Piński. To nie jest tak, że nam się tematy skończą. O nie, proszę Państwa. To się tak, że tematy, to będzie jeszcze więcej, ponieważ my będziemy mieli tematy a propos pisowców i tu muszę zmartwić. Nie wiem, czy zmartwię, czy ucieszę polityków opozycji, aby przygotowali się na to, bo my chcemy być profesjonalistami, aby przygotowali się na to, że my będziemy rozliczać ich obietnice wyborcze. Z rozliczenia przede wszystkim Kaczyńskiego. Tak, dzień w dzień. Ja jeszcze jeden z moich ulubionych żartów, jak to korek uliczny w Warszawie. Co się stało? Porwali prezesa Kaczyńskiego. Chcą 100 milionów złotych, inaczej grożą, że obleją go benzyną i podpalą. Trwa właśnie zbiórka. To ja też się dołączę. A ile inni dają? Średnio po 2 litry. W dzisiejszych czasach, proszę Państwa, to jest naprawdę luksus. Luksus, bo ceny paliw prawdopodobnie po wyborach zaraz wystrzelą do góry. Nie wiem, dostaliście już rachunki za prąd? Bo myśmy dostali 200 zł więcej niż w poprzednim okresie rozliczeniowym. Szanowni Państwo, ma tam Pan redaktor jeszcze jakieś żarty, czy już dobiegamy do mety i jestem... Ja proszę Pana, już się wyżarciłem do końca. To ja sobie pozwolę zarekomendować na końcu historię bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. A w tym numerze o perfidnej zdradzie Anglików, o tym, że w 1938 i 1939 roku tak naprawdę podpuścili półgłówków od Piłsudskiego do tego, żeby się postawili Niemcom, wiedząc, że nie mają żadnych szans. Oni liczyli na to, że będzie granica sowiecko-niemiecka i że tamci się wezmą za łby i generalnie problem rozwiązania istnienia armii niemieckiej spadnie na Sowietów. A zapłacić za to chcieli polskimi terenami wschodnimi. To nie jest tak, że to nie można było tego wykoncypować. W czerwcu 1939 roku sędziwy już wówczas Władysław Studnicki, któremu zawdzięczała Polska też jako jednemu z wielu ludzi, ale też grono było nieliczne, ale to było wielu, niepodległość w 1918 roku, napisał właśnie książkę wobec nadchodzącej II wojny światowej, gdzie przewidział wszystko: upadek, zwycięstwo koalicji, zapłacenie terenami wschodnimi Polski, a nawet przewidział to, że rządem na uchodźstwie będzie kierował i armią generał Władysław Sikorski. Dlaczego o Studnickim tak Państwo mało wiecie? Dlatego, że on dążył do porozumienia z Niemcami, które było nazywane później i za to został odsądzony od czci i wiary. Mimo że gdzieś od 1944 roku już powiedział Niemcom, że z III Rzeszą się już nie będzie układał, bo spieprzyła sprawę, jeżeli chodzi o Polaków, mordując ich i prowadząc po prostu taką, a nie inną politykę eliminacji narodu, być powiedział, że będzie się układał z czwartą. Ale to bardzo ciekawa historia. Natomiast tutaj jest o tej perfidnej zdradzie Anglików, o tym po prostu, jak wykorzystali słabość intelektualną rządów, które nie były demokratyczne. Właśnie to, że rządzą nami dzisiaj kolesie pokroju, no jednak Kaczyńskiego, no spójrzcie na faceta. No facet nawet nie wie, nie potrafi powiedzieć, on nawet nie wie, jaką funkcję pełni. On mówi, że jest wiceprezydentem do spraw bezpieczeństwa. Wiecie Państwo, to... Dobrze, że nie powiedział, że jest wicecarem. To byłaby jeszcze większa obsuwa. W dobrych kioskach, w dobrych empikach, drodzy Państwo, tutaj jest jeszcze, polecam mój tekst na temat prawdziwej historii Roberta Oppenheimera. Film Christophera Nolana jest świetny, ale byłby lepszy jeszcze, gdyby był w 100% prawdziwy, ponieważ to nie było polowanie na czarownicę, jak to przedstawił w swoim filmie. Oppenheimer miał sporo za uszami i chociaż był lojalny wobec Amerykanów, to kłamał tym oficerom, którzy go rozpytywali na temat swojej przynależności do partii komunistycznej. Szanowni Państwo, polecam. No i mówimy do zobaczenia. Pewnie już w tym duecie, to pewnie już w wolnej Polsce, Szanowni Państwo. Tak jest. Trzymajcie się. Chociaż ta wolna Polska, pamiętajcie, to i tak będzie
4 tygodnie, 30 dni do ustanowienia nowego Sejmu. Do Damy zobaczenia. radę.